i witamy serdecznie zawodników mojego zespołu, całą sędziowską, mecomistrzostwo trzeciej ligi, którym drużyna Tarnów ze Szpiesiarki podejmuje zespół Pełnianki Pełn. Thank you.
39 spotkania zespołu gości zdobył granicę z numerem 7 Bartłomiej Korwecki.
Kacper Jodłowski. Kacper Jodłowski wyjdzie za Szymona Kalinka. Dziękujemy się.
Zwycięstwo gospodarzy 2-1. Przypomnę Państwu, że bramki dla naszego zespołu 2-1. I Kosej i Leo. Brawo Siara! Gratuluję trenerze za wygraną 3 punktów. Myślę, że ten mecz spotkały się przede wszystkim dwie drużyny, które jedna i druga chciała grać w piłkę. Myślę, że to budowanie gdzieś tam od tyłu nasze wyglądało bardzo dobrze do tej 60. minuty. Nawet bym stwierdził, że byliśmy zespołem ciut lepszym i groźniejszym. Potem niestety o tej 60. minuty za bardzo chcieliśmy bronić wyniku, bo tak jak i w pierwszej połowie byliśmy też w niskiej obronie, jak nie mieliśmy tej piłki. No to było gdzieś bardzo gdzieś tam chłopacy bardzo gdzieś na wszystko reagowali. W drugiej połowie zaczęli przegrywać pojedynki. Zespół Siarki się nakręcał, też wzięli jednego więcej zawodnika wyżej, żebyśmy z tego pressingu nie mogli wychodzić. Dłuższe piłki nie były dokładne, tylko były zaczone, graliśmy. Praktycznie to nie była piłka do napastnika, tylko to była tak zwana laga i piłki, które Siarka wygrywała, no to zbierali drugą piłkę, przez to później też robiliśmy zmiany, żeby zagęścić ten środek. Ale Siarka się nakręcała z każdą tą sytuacją i od tej 60. minuty na pewno miała przewagę. Tak? No my z takim zespołem nie możemy tylko stawiać na to, aby obronić wynik, nic w kierunku grania nie robić, no bo też jak straciliśmy bramkę na 2-1, to na te 5 minut pokazało, że można, tak? Także no tutaj się spotkały dwie drużyny, myślę, jak na tą ligę niezłe. Co do straconych bramek rzutu karnego, no to dla mnie to jest też kuriozum, bo albo jest rzut karny, albo go nie ma. Jeśli był faul, no to się gwiżdże faul, a nie sytuacja taka, że piłka wychodzi gdzieś 12-13 metrów poza światło bramki. Przeciwnik sobie ją przyjmuje, podprowadza, uderza, potem jeszcze ta piłka gdzieś spada i potem sędzia podejmuje decyzję, że jest rzut karny dlatego, albo no niestety jeszcze w Ekstraklasie ani Siarka, ani Chełmianka nie gra i tu waru nie ma i decyzję trzeba podejmować. Jeśli jest sytuacja, że Siarka mogła strzelić po tym dośrodkowaniu bramkę, no to musi być pusta i 100% sytuacja, a nie kolejna akcja do tworzenia sytuacji. Dlatego na pewno boli taka porażka przy rzucie karnym, tak. Szkoda, bo myślę, że z przebiegu meczu i sytuacji bramkowych, no to myślę, że remis tutaj by był bardziej sprawiedliwy. Dziękuję. Dziękuję za gratulacje. No dla nas to był bardzo ważny mecz i myślę, że to zwycięstwo pozwoli nam wejść na właściwe tory, przede wszystkim w meczach u siebie, bo bolało nas bardzo, że 3 ostatnie mecze u siebie nie rozstrzygaliśmy na swoją korzyść, gdzie w każdym z tych meczów mogliśmy to zrobić. Na szczęście dziś przyszło przełamanie. Myślę, że to jest dobry moment, bo mamy maraton meczów. Praktycznie gramy co 3 dni i tego grania będzie bardzo dużo. Dlatego ważne było to, żebyśmy na początku tej serii meczów zaczęli dobrze. I myślę, że pierwsza połowa jeszcze była taka średnia w naszym wykonaniu, bo chyba trochę kalkulowaliśmy, chyba
chyba nie do końca. Zagraliśmy tak bezkompromisowo jak w drugiej połowie. Pomimo tego stworzyliśmy chyba 3 albo 4 sytuacje, bo bracia lisowscy mieli... Dawid miał z głowy, Kamil Ogórzała miał 100% sytuację, Piotrek miał 100% sytuację, jeszcze Kosy Iwao też miał bardzo dobrą sytuację. W pierwszych 15 minutach drugiej połowie, no myślę, że już my mieliśmy około 3-4 sytuacje w tych pierwszych 15 minutach. Myślę, że druga połowa to była przygniatająca przewaga i myślę, że tutaj koło remisu nawet nie pachniało, pomimo tego, że długo tego wyniku nie mogliśmy odkręcić, ale sytuację stwarzaliśmy multum, tylko dzięki świetnej postawie bramkarza. No, to Chełmianka była jeszcze przy życiu. Myślę, że tutaj wynik adekwatny to powinien być, myślę, 5, 6, może nawet 7, bo tych sytuacji w samej drugiej połowie, myślę, stworzyliśmy ponad 10, gdzie graliśmy z Podhalem i z Krzoną, nie udawało nam się tylu tych sytuacji kreować, także tutaj no, ja muszę powiedzieć, że zagraliśmy świetną drugą połowę. Graliśmy o życie, bo też w szatni porozmawialiśmy sobie i merytorycznie, i niemerytorycznie, żeby po prostu nie kalkulować, żeby dawać siebie maksa, żeby w każdym starciu iść na 100%, najwyżej stracimy drugą bramkę, będziemy odrabiać 2 bramki, ale nie chcieliśmy grać zachowawczo, tylko chcieliśmy tutaj dla kibiców, dla samych siebie pokazać, że jesteśmy w stanie wygrać z drużyną, która ostatnie 6 meczów rozstrzygała na swoją korzyść. Dlatego bardzo się cieszę, że też fizycznie bardzo dobrze ten mecz wytrzymaliśmy, że zmiany, które poczyniliśmy, przyniosły spodziewany skutek, bo mamy szeroką i dobrą kadrę jakościowo. Myślę, że sporo będziemy teraz rotować, bo wszyscy zawodnicy, którzy dziś grali, czy nawet którzy nie zaliczyli występu, są w stanie wejść i grać w tym zespole na wysokim poziomie. Dlatego też mnie to bardzo cieszy, że te zmiany nam dały impuls, bo każda zmiana, nawet 2 ostatnie Marszalika i Czajkowskiego, nam coś dały, bo Marszalik wybił piłkę przy stałym fragmencie z pola karnego i Kuba Czajkowski też powstrzymał jedną groźną akcję Chełmianki, pomimo tego, że oni grali mało czasu, mogliby być obrażeni, że nie grają, ale ta drużyna to jest naprawdę zbiór fajnych chłopaków, charakternych, wiedzących, czego chcą, i oni się nie obrażają, ile tutaj zagrają, i mam nadzieję, że tak będzie dalej to wyglądało, że każdy zawodnik, niezależnie od tego, ile zagra, po prostu będzie dawał z siebie maksa. Chciałem też mocno podziękować kibicom, bo po 3 meczach u siebie niewygranych też różne mogły być komentarze, jakiś taki negatywny doping. Na szczęście oni wspierali nas tylko pozytywnie i myślę, że tą walką, zaangażowaniem i przede wszystkim tymi 2 bramkami, które zdobyliśmy, bo jeżeli byśmy tego meczu nie wygrali, no to też odbiór by był inny, a wygraliśmy ten mecz przy, myślę, że też bardzo dużym zaangażowaniu chłopaków. I tak jak mówię, chciałem podziękować kibicom, że wspierali nas do samego końca. My możemy tylko dać to, co możemy, czyli maksa w każdym meczu, zostawić serce na boisku, i kibice na pewno zawsze to docenią. Także tyle z mojej strony, dziękuję bardzo i po prostu przygotowujemy się do kolejnych meczów, bo mamy ostatni mecz u siebie pucharowy i chyba będziemy zaczynać serię meczów wyjazdowych.